Hejka, witam się z Wami na moim kanale, ja nazywam się Michalina Krasińska i bardzo jest mi miło, że odwiedziliście mnie ponownie lub po raz pierwszy, jeżeli po raz pierwszy, bardzo miło mi jest Was poznać. Zapraszam Was do tygodnia jedzenia, pokażę Wam swoje realistyczne przepisy, wiele będzie przepisów takich, które będzie nadawały się do szkoły oraz nadają się do meal prepu, więc idealne rozwiązanie na aktualnie nadchodzący sezon jesienny, gdzie wszyscy wracamy do szkoły. Wiele osób pracuje, więc będziecie mogli znaleźć wiele inspiracji i prostych przepisów po prostu do wzięcia ze sobą. Nie będzie to zdecydowanie wyidealizowane, co jem w ciągu kilku tych dni, więc zapraszam Was do oglądania. Każdego dnia rano piję mój czystek z kolagenem i jest to absolutnie moja rutyna każdego dnia. Hejka, witajcie już w mojej kuchni. Ja dzisiaj mam ochotę na wytrawne śniadanie, więc rano zrobię sobie placuszki. Będą one ze skyrem, jajkiem, warzywkami. Czystek sobie już zaparzyłam. I co? I robimy. Jeśli chodzi o makro tych placuszków, to jest naprawdę rewelacyjne. Mają aż 33 gramy białka, dzięki czemu są bardzo sycące. Wszystko, czego potrzebujecie, to na dobrą sprawę skyr, dwa jajka. Mieszacie to ze sobą i dodajecie do tego swoje ulubione przyprawy. Ja dodaję różne pieprze, zawsze paprykę słodką, sól i czosnek niedźwiedzi. Kolejnym składnikiem jest jakieś 20 g mąki na oko do konsystencji i jeszcze ćwierć łyżeczki sody oczyszczonej oraz ćwierć łyżeczki proszku do pieczenia. Następnie dodajemy wszystkie warzywa, jakie macie w lodówce, naprawdę pełna dowolność. Ja dodaję jeszcze trochę cebulki, żeby podbić smak i wszystko smażę na odrobinie oliwy z oliwek. Następnie pietruszkę z naszego ogródka tnę i również dodaję do ciasta oraz oczywiście nie obejdzie się bez posypania również pietruszką już gotowych placuszków. Wszystko mieszamy znowu i smażymy na patelni z dwóch stron, aż będą takie złoto-brązowe. Po czasie je oczywiście obracamy, są one super odżywcze, jak już wspomniałam, i bardzo smaczne, smakują idealnie z każdymi warzywami. Jest to idealne śniadanie, kiedy macie w lodówce skyr, jajka i resztki warzyw. I tak się odprezentuje moje śniadanko w pierwszym dniu. Po śniadaniu spędziłam sporo czasu z moją Gają. Jest to absolutnie przepiękne, jaką cudowną relację można stworzyć z czworonogim przyjacielem. Jest ona dla mnie naprawdę dużym wsparciem, a praca, jaką wykonujemy razem podczas treningów czy spacerów, jest ogromnie satysfakcjonująca. Ja też wszystkim polecam właśnie spacerować samemu lub swoim pupilem, ponieważ naprawdę jest wtedy takie healing uczucie. Inną nieodłączną częścią mojego życia jest kawa. Dzień bez kawy to dzień stracony, a kawa ma super dużo fajnych właściwości, których nie jesteśmy nawet świadomi. Absolutnie kocham kawę. Nie znam chyba większej fanki kawy ode mnie, chociaż powiem Wam, że matcha i herbatę też uwielbiam, ale kawa wygrywa wszystko. Witam się z Wami ponownie. Nie jestem głodna, ale bardzo mam ochotę na dobre jabłko, więc zamierzam sobie teraz jeść jabłuszka. Hejka, jest godzina 15, ja będę sobie robiła właśnie obiad, mówię dosyć cicho, ponieważ mój tata właśnie śpi w salonie. To nie jest zbyt dobry pomysł, żeby nagrywać w tym samym momencie, więc... Przygotowanie obiadu rozpoczęłam od obrania batata, podziurkowania go i wsadzenia go do mikrofali na 8 minut, żeby się ugotował najszybciej. Tak się przygotowuje batat. W tym czasie pokroiłam wszystkie moje warzywa, serek sałatkowy półtłusty, pomidorki, buraki gotowane i wszystko, co kocham. Następnie wyjęłam już gotowe bataty, przyprawiłam je, dodałam jeszcze na nie awokado oraz wszystkie te dodatki, o których już wcześniej wspominałam. Te kilka dni jedzenia to był kompletny spontan, nie chciałam pokazywać nic wyidealizowanego absolutnie, tylko moje codzienne życie.
Uwielbiam pestki dyni i bez nich nie obędzie się praktycznie żadne moje danie. Oczywiście na górę dodałam jeszcze natkę pietruszki oraz gotowy sos i tak się prezentował mój obiad. Hejka, to jest mój obiadek. Wszystkie dodatki niestety zakryły bataty. Pensja smakowa, dużo łososia, żeby było źródło białka i przepraszam, że pani trzęsę, ale stół się trzęsie. Ja kocham jeść na tarasie i bardzo często to robię, ale niestety nie mam teraz czasu, więc będę się szybko zajadała tą oto poezją smakową. Spieszyłam się, ponieważ musiałam z moją mamą ogarnąć kilka spraw na mieście. Na powrocie również zaszliśmy do Biedronki na zakupy. Kupiłam kilka swoich takich podstawowych produktów typu skyr, camembert i serek wiejski oraz wiadomo jakieś owoce i warzywa. I'm starving. Jestem bardzo, bardzo głodna, więc na szybko będę robiła kanapki z serkiem wiejskim i pomidorkami ze swojego ogródka. Tak wyglądają moje kanapeczki. Tutaj mamy jedną polaną miodem i z borówkami oraz bazylią i oregano, a druga z pomidorem i oregano, więc tak, będzie pysznie. Nie mogłam się zdecydować, jak będę głodna, bez wątpienia zjem więcej. Wieczorem już brałam tylko swoje witaminy i różne leki oraz wypiłam moją ukochaną herbatkę. Kocham takie wieczory, gdy mogę razem z herbatką usiąść do książki i się zrelaksować. Przyszłam zerwać świeże malinki, misja malinki do owsianki, więc... Po udanych zbiorach wróciłam do domu i zaczęłam gotować kaszę gryczaną, ponieważ zrobimy gryczankę. To jest moje ostatnie nowe odkrycie. Gotuję kaszę gryczaną, tyle samo ile kaszę gryczanej, tyle samo wody. Do tego dodałam buraki oraz odżywkę białkową. Jeśli nie macie odżywki białkowej, to możecie dodać skyra. Oraz wszystko razem blendujemy, podajemy z ulubionymi dodatkami. U mnie było to masło migdałowe, pierzga, pszczela, migdały oraz dużo, dużo owoców i ziół. Naprawdę dodawanie świeżych ziół to jest game changer. Ta gryczanka to jest absolutnie poezja smakowa oraz uzdrowienie dla naszego układu krwionośnego. Oczywiście Gaja nie mogła mi pozwolić jeść samotnie. Tego dnia również bardzo dużo podjadałam, zjadłam ogrom orzechów, jeszcze więcej owoców niż Wam pokazałam oraz oczywiście jakiegoś skyra. Uwielbiam skyry, jest to moja codzienność. Kolejną niezmienną i nieodłączną częścią mojego dnia jest oczywiście spacer z Gają. Jest to jeden z ulubionych momentów, tak na dobrą sprawę, w moim codziennym życiu. Jak wróciłam, to zaczęłam przygotowywać chińszczyznę. Jest to najszybsze, co można zrobić. Kroicie wszystkie warzywa, które pasują. Seler, pietruszka, marchewka. Możecie dodać kapustę, paprykę. I do tego jakiś makaron. Ja wybrałam ryżowy, czarny, ale niestety rozgotowałam go. Jak do tego doszło, nie wiem, nigdy tego nie zrobiłam. Przygotowałam również sos z masłem orzechowym i wszystko wymieszałam. Musiałam sobie jakoś inaczej poradzić, skoro nie miałam makaronu. Na szczęście zawsze gotując gryczankę rano, gotuję tej kaszy więcej, więc miałam gotową kaszę po prostu do obiadu. Również smakowało bardzo dobrze w tym połączeniu, więc na szczęście. Po obiedzie musiałam znowu załatwić kilka rzeczy z moją mamą i zajechaliśmy również do moich dziadków na ogródek, a potem ponownie na zakupy spożywcze. Nie wiem czemu ostatnio jeździmy tak dużo na zakupy spożywcze. Tego wieczora już miałam ochotę tylko na marcheweczki z hummusem. Mogę to jeść kilogramami, przysięgam.
trzeciego i zarazem ostatniego dnia już w tym filmiku chciałam z Wami się podzielić moim ulubionym przepisem na pancake'i z serkiem wiejskim, 120 g serka wiejskiego, jajko, ćwierć łyżeczki sody i ćwierć łyżeczki proszku do pieczenia, 20 g odżywki białkowej, którą możemy zastąpić proszkiem budyniowym oraz 30 g mąki. Wszystko mieszamy, a następnie blendujemy na gładką masę. Są to absolutnie najlepsze pancake'i. Ja je smażyłam na maśle, bo są, przysięgam, najlepsze na masełku smażone. Do każdego słodkiego przepisu dodaję oczywiście jeszcze szczyptę soli, trochę cynamonu oraz jakieś słodzidło do smaku. I nie uwierzę Wam, jeżeli powiecie mi, że te pancake'i Wam nie wyszły, bo one zawsze wychodzą idealnie. Smażę je na średnim ogniu z dwóch stron i patelnia jest posmarowana masłem, bo przysięgam, że takie są najlepsze. Podaję z ulubionymi dodatkami, w tym przypadku była to pozostała część serka wiejskiego, dużo masła orzechowego, owoce, tutaj maliny oraz oregano i bazylia. Te placuszki są absolutnie uzależniające i przepraszam, że Was w to wkopałam. Na spacerze z Gają zjadłam świeżo zerwaną brzoskwinię, a później zjadłam jeszcze absolutnie najlepszy pudding proteinowy. Hejka, zrobiłam sobie obiad, nie nagrywałam tego, bo średnio się czułam, powiem Wam, psychicznie, teraz już jest lepiej. I po prostu pokażę Wam, co sobie przygotowałam. Tutaj zrobiłam tofu z cukinią i to jest w sosie słodkim chili. Jest tam też troszkę imbiru, troszeczkę curry, sos sojowy, no absolutnie przepyszne. I do tego mam tutaj kolę, bo mam ochotę. Jarmuż, pomidorki, papryka. Dam jeszcze na górę natkę pietruszki i na pewno jakiś sosik. Absolutnie uwielbiam tak podane tofu, jest przepyszne i moim zdaniem wygrywa z wieloma sposobami pieczenia tofu. Tego dnia niestety nie czułam się najlepiej już na wielu płaszczyznach i wieczorem miałam siłę tylko zjeść kanapeczki z serkiem awokado i zjadłam takich kilka oraz miałam kojącą rozmowę z moją mamą i bardzo Wam dziękuję za uwagę. To na wszystko w tym filmiku. Uwielbiam Was i do zobaczenia za tydzień. Buźka!